Cześć, witamy przy stole z tej strony Staszek i Amelia. Moi drodzy, mamy dzisiaj Wam do zaprezentowania wodny szlak, czyli rodzinną grę folkową od Wojciecha Grajkowskiego, a wydaje grę, wydało grę w sumie Fox Games. Gra jest od jednego do czterech graczy dla graczy właśnie od 8 plus lat, czyli no rodzina, No rodzinna, tak? mocno rodzinna, rodzinna, 8 plus i to raczej nie jest przekłamane. Mniej więcej 20 minut na rozgrywkę, ale my jak się rozpędziliśmy, to potrafiliśmy zrobić na tych 15. Nawet krócej. Nawet krócej. Chyba tam 12 nam się udało zarejestrować. Bo gra jest naprawdę bardzo szybka, bardzo prosta. Jak graliście kiedyś w Carcassona, to myślę, że hmm, będziecie... to mechanika tej gry podstawowa będzie dla was bardzo znana. Choć jest tutaj fajny twist. A oto cała gra. A oto cała gra. I gotowa do gry. Wszystko, wszystko, co jest potrzebne nam tutaj do rozegrania do, do, do całej partii, czyli 30 kafelków z napisem wodny szklak. Szkl, szklak? Szklak, Wodny Może szklak. Tak wygląda wepraska, pokazują dlatego, że tutaj jest jeszcze więcej e, więcej kafelków. 30 jest na dwóch graczy. Tu są jeszcze oznaczone dla trzech graczy z owcami, dla czterech graczy z krowami, albo na odwrót, nie pamiętam dokładnie, ale są jeszcze dodatkowe. Kafelki. Każdy z nas dostaje kawałek startowy. Takie One oto. są wszystkie takie same. Tak jest. Można go sobie położyć jak tam kto chce, w te, czy w te, czy jak komu pasuje. No, Może być i tak. Mi na pewno pasuje, żeby było laskiem do góry. W ogóle widzicie, Tak, ja że... też jakoś tak układam, żeby ta... Y, co to tam jest? To nie jest łódka. Jakaś tratwa? Coś tam płynie w każdym razie. Coś do przewozu towarów. Tak. Na pewno ktoś napisze w komentarzu, jak to się nazywa. W każdym razie tutaj jest są lasy, więc żeby miało ręce i nogi, to tak układamy. Każdy z nas dostaje jeszcze taką podręczną, mm, nie wiem jak nazwać. to nazwać. Chciałam powiedzieć, plasetka. że to jest mini ściągawka, ale mini to to nie jest. Mini na pewno nie jest. Ale może Powinno to i dobrze być... przynajmniej widać. Jedna na stole, wszyscy, wszyscy Ale jest wzią. ściągawka, tak. I wszystkie punktacje, jak, jakie w tej grze odchodzą, możecie to zobaczyć. Mogę wam to nawet położyć, żebyście wiedzieli, jak to działa. się nagrywamy teraz właśnie tak kamerą z boku bo tak uznaliśmy, że jest ciekawie, żeby wam zaprezentować jak to działa i wygląda. 30 kafelków, z których będziemy dociągać. Każdy z nas na początek dostaje 3. O mechanika tej gry jest bardzo prosta. Bierzemy 3 kafelki, wybieramy 1, dokładamy, oddajemy dwa pozostałe graczowi. On sobie dokłada, dobiera jeszcze jeden i znowu z wybiera i tak w kółko. I to jest cała mechanika gry. Tak, jeśli się dopatrzyliście, że tutaj są takie znaczki na tej wodzie, to strzałki. to są strzałki, które oznaczają Nurt kierunek. rzeki, tak. kierunek nurt rzeki, czyli mamy tak, tak i tak. To jest bardzo ważne, dlatego że na tej rzece musimy zbierać towary i odstawiać je do młyna i do tartaka. Tartaku. 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 Drewutni. Drewutnia. No drewno, ci tak. Przyszła do głowy drewno. drewno. I to ma znaczenie, dlatego że musimy mieć, jeśli odstawiamy drewno do tartaku, to musimy mieć najpierw tartak. Jeśli idziemy od tej Najpierw strony. Najpierw drewno, potem tartak. I no, płynąc w tę stronę, więc od tej strony patrząc, musimy mieć tartak, żeby z tej strony do tego tartaku drewno spłynęło. Do drugiej strony to tłumaczysz, ale okej, okay, spoko. Znaczy, no bo ja na, na tym przykładzie tej tutaj dobrze, rzeki, dobrze. która w tę stronę płynie. Tak, zauważcie właśnie, że ona zawsze płynie gdzieś tutaj i to wszystko są, są dwa, jest główna rzeka, do której spływają dwie mniejsze rzeki, tak? No dobrze, no to w sumie możemy zacząć. Teoretycznie patrzymy sobie na te kafelki sami, sami jak chcemy, ale plus tej gry jest taki, że no i tak w sumie gracz będzie za chwilę widział pozostałe kafelki, więc to nie jest żadna jakaś taka, tak. wiecie, tajemnica. Wybieramy jeden kafelek. Tak, ja może szybko wytłumaczę, jak się kładzie rzeki. No to jest bardzo proste, nie możemy położyć tak rzeki, prawda? To jest jedyny chyba, jedyna rzeka, rzeka musi się po prostu łączyć i do tego jeszcze nie możemy zrobić pętli. Nie możemy zrobić takiego o. Kółeczka. Tak? I to jest wszystko. Reszta, jak najbardziej chcemy, nie muszą się zgadzać tutaj te narożniki. O łąkach powiemy za chwilę. Lasy nie muszą się znaczy, zgadzać można bardzo, żeby położyć... się zgadzała rzeka. Można położyć tak, jak pokazałeś na początku, tylko tyle, że trzeba się potem nie no, martwić. Nie że... mogę. Tak, nie mogę. Dobra, chodziło mi o to, że można położyć tak, właśnie w ten sposób. Tak, to, że to nie jest... musi być tak, że musi mm -hmm. się natychmiast rzeka stykać, ale docelowo ona powinna się tak. stykać. Ewentualnie mm, tworzymy wtedy starą Czyli taką nieaktywną część rzeki. Tak jest. Ona, nieaktywne części rzeki mogą być tworzone po to, żeby punktować za, tutaj za, za łąki. No za chwilę, jak dołożymy pierwsze rzeczy, będziecie widzieć, jak to działa. To co, dokładamy pierwszy? Dokładamy pierwszy. I oddajemy pozostałe dwa. Tak jest. Dlaczego wybrałam taki kafelek? Ano, dlatego, że po pierwsze, mam port, który może mi się jeszcze do czegoś przydać, bo tu są. Na koniec liczone również punkty za najdłuższą trasę, składającą się z jak najwięcej, największej liczby kafelków, od portu do portu, nieprzerwanej żadnym mostem. A mosty to są takie budynki, tak jak tutaj. To jest budynek młyna, młynu, młyna, młyna do którego muszę dostarczyć worki ze zbożem. I każdy taki budyneczek ma most, pod którym nie mogą przepływać łodzie. Czyli jeśli transportowałabym stąd zboże, to ono może popłynąć tylko do, do, tego miejsca. Dalej nie. I właśnie te por... <głos> porty? Porty? <noise> Zawiesiłam się. Chodzi o to, żeby od portu do portu to właśnie była taka trasa bez mostów. Tak, ja też się dokładam. To, że obrazek jest do góry nogami nie ma żadnego znaczenia, bo sami musimy sobie dobierać. Poza tym znaczenie ma to tutaj, ponieważ patrzymy zawsze na kierunek płynięcia rzeki. Jeżeli ułożyłem symbol w taki sposób, to znaczy, że ten symbol nie jest blokowany Tutaj, znaczy, tutaj do tego, gdybym położył tak, może, to w tym wypadku, ten nigdy nie zużyje tej siekierki, ponieważ ona nigdy nie dotrze do żadnego tartaku, ponieważ wpływa od razu na ten most, a ten most graniczy i odcina nam dostawę. Bo ono drewna. wtedy trafia do młynu. Y, młynu. Tak, młynu, młynu. No nic, no. Więc Komuś teraz, się może do czegoś przyda, ale na mnie. Więc ja teraz ogólnie tutaj będę wydobywał drewno, które będzie spływało tutaj gdzieś z rzeką, będę chciał tu gdzieś się przechwycić tartakiem, a tutaj mamy miejsca, gdzie będę chciał tutaj w przyszłości zrobić jakieś pola z Zbożem, tak? Oddaję ci dwa, bierzemy. Właściwie to ja miałam brać pierwszy. Ale to już jest to już jest w sumie do dogadania, kto jak, jak chce brać. Mi się dawił w sumie bardzo ładny kafelek, ja sobie go tutaj dokładam. I oddaję dwa Ameli. I też umawia, my się umówiliśmy tak, że ten, kto pierwszy oddaje, to bierze pierwszy kafelek, żeby go sobie na następną turę użyć, tak? Pewnie Nie będziemy mogę się to... zdecydować, w którą. Pewnie będziemy to jeszcze jakoś starali się po drodze przesuwać, kombinować, bo miejsca jest w sumie mało, tak? Tutaj teraz, na no, chcą ułożonego miejsca, więc być może będziemy chcieli jakoś ruszać, no. A Ty no? znowu dokładnie tak ładnie równo układasz, a ja zrobię takie sru. Tak. Amelia ma tendencję do tworzenia tej rzeki właśnie jakoś takie brrr, takie długie klocki. Tak, no więc ja tłumaczę. Dorzuciłem, zobaczcie, symbol worka do miejsca tutaj, do młynu. znaczy, że już jeden jest. Zdobędę te osiem punktów tylko w momencie, ja tam trochę pokażę. Zdobędę te 8 punktów dopiero w momencie, kiedy dwa worki tu rzeczywiście będą. Tutaj dwa worki będą płynąć. Znaczy, no tak, to w sumie to spływ jest workowy, no. no to ja sobie tutaj zabezpieczę. Kolejną część. I teraz możecie zauważyć też po części. To dobrze dobierz, bo pierwsza do To zabierz od razu kofelek. Ja też Ci już oddaję. A, i zabieram te trzy. Zauważcie też, że Tutaj na narożnikach macie takie łąki. I za też są punkty. Jeżeli połączymy trzy, to dostaniemy trzy punkty, jeżeli połączymy cztery, dostaniemy sześć punktów. warto też zwracać uwagę na połączenia właśnie na tych narożnikach. Co tak? jak widać u mnie świetnie wychodzi. Świetnie. Ale również są punkty za trzy, tak? Jak widzicie właśnie tutaj na podpowiedzi, więc, więc jest spoko. Amelia dołożyła, ja dołożyłem, no to szukamy kolejnych. Więc widzicie, w sumie to jest bardzo szybki draft, bardzo szybko to idzie. Gra się kończy, w którym w momencie, kiedy dobierzemy ostatni kafelek, położymy go i zostaje nam dwa w ręku. Wtedy gra definitywnie się kończy. moje punkty na takiej bardzo fajnej, przyjemnej tabelce. Już dałaś mi, dobrze, ja też ci już daję. Ja też ci oddaje. I ogólnie kładę sobie tutaj, o, tartak. Przemy teraz zobaczcie, jakbym położył tak, no to przepada mi to zboże, ale jak położę w ten sposób, no to już tutaj mogę w razie czego jeszcze coś z tym zbożem zrobić, bo tutaj... Bo jest po właściwej po stronie tam. mostu. Po właściwej stronie mostu, tak? To jest bardzo ważne, żeby patrzeć, gdzie te symbole są, po której stronie. I teraz mam tutaj tartak, mam tu już jedną, jedną, jak ona się tam nazywa, siekierkę, czyli jedno drewno do błynie. żeby zdobyć 12 punktów, muszę jeszcze gdzieś znaleźć na kafelkach drewno i je tam przetransportować. Co nie będzie pewnie łatwym zadaniem, no ja sobie może jakoś tak zakręcę teraz. No, w ten sposób. O. Wszędzie będzie sprawdzać oczywiście. pierwszy, kolejny kafelek. Biorę, czekam, aż szamelnia znajdzie. Pomysł. O, znalazła pomysł. Dobrze. Który mi się nie podoba, no ale cóż. No wiesz, no jak to w drafcie, tak? No muszę po prostu zacząć te kafelki dochodzić, żeby to miało sens. Wszystko miało ręce i nogi. Już, tak? Masz Już? coś? Nawet jak słyszycie, za bardzo wam nie tłumaczymy, co robimy, bo wydaje nam się, że to jest dość proste. Staszek tam myśli, to ja wam powiem. Tutaj muszę zbierać, dostarczać zboże, więc zbieram zboże i układam tak, jak mogę. Nie jestem zadowolona z kierunku, bo będzie jak zawsze u mnie, czyli na całym, na całym obszarze. No ale cóż, no trzeba pozbierać. I jeszcze w miarę możliwości, żeby te łąki tutaj się stykały, żeby chociaż te kilka punktów mieć. Ale ja do dołożę Coś takiego, może... Kurczę, o. no tak ładnie budujesz, tak ładnie ci równo wychodzą. No, no, jakoś tak ja lubię, jak to wygląda ładnie, a nie jakaś taka, wiesz, długa kiszka stolcowa jakaś leci. Co? W sumie z tego też jestem zadowolony. O, też sobie gdzieś tam zawrócę. Muszę tego uważać. Bardzo uważać, bo tutaj kolejny spływ. Jest. Ja nie mogę nagle zawrócić tu, bo ludzie tego nie połączę, bo będę łamał zasady, tak? To będzie pierwsze kafelę, Pamiętajcie przy okazji. Pamiętajcie, trzeba bardzo uważać na kierunek rzeki, bo tutaj na tych kafelkach już nie ma, bo twój. układamy jak chcemy. To jest mój, tak. Więc jak widzicie, ja tu dostarczyłem już do tego tartaku drugą. Bo to nie jest tak, że musi zawsze iść jednocześnie po jednym strumieniu. Może być z różnych strumieni. Jak widzicie, stąd idzie drewno jedno, stąd idzie drugie, więc już mam to załatwione. Nie muszę już zbierać siekierek, bo. Siegierek jest mało, ale one dają o wiele więcej, więcej, więcej punktów. A myślę, że dołożę się tutaj teraz. O. Jak widzicie, stworzyłem sobie czwórkę, więc już jest spoko. I też sobie tu już odcinam. Port też ładnie, zobaczcie, stworzył mi właśnie długość. Najdłuższe teraz połączenie portowe jest tutaj pięć jednostek. Oczywiście tak samo mosty oddzielają. Nie można liczyć, na przykład, jakby tutaj był port, to połączenie to nie miałoby sensu, ponieważ przecina most. Mosce są takie odgradzające faktycznie, takimi granicami są. Ale teraz też naturalnie się odgrywam, odg odgradzam, bo akurat może jeszcze uda się zebrać, tak? Oddaję Ameli dwa. Ja sobie biorę jeden i czekam aż też. O już, świetnie. Więc kombinujemy dalej. Ja cały czas widzę, ty mi cały czas oddajesz dwa takie same kafle. Ja cały czas widzę dokładnie to samo w tych kaflach. Jakoś tak wiesz, mi nie pasują. To może teraz jakoś tak. Zaszalejemy, teraz zrobimy jakąś odnogę. Taki czołg mi trochę wyszedł. Jeszcze na razie wszystko w kadrze, więc się cieszę. Dobra, to oddaję Ameli Biorę sobie jeden. Dziękuję. A! No! I zabrała siekierkę. Tylko Oddała dlatego siekierkę. wziąłam ten kafelek. Tak myślę właśnie, bo to na kierki. O siekierki jakoś zawsze jest wojna tutaj, z tego co zauważyliśmy, bo no bo siekierek rzeczywiście nie jest zbyt dużo. Ja już mi oddajesz? a to widzisz, a to właśnie się chciałam oddaję. położyć. O. Czekaj, czekaj, bo tutaj ingerencja zaraz będzie. Ale jest na razie wszystko w porządku. Te dwa Ci oddaję. Dobra, zdaje się, że nie wszystko widzicie, więc ja się trochę przesunę. Dobra, jest okej. Okay. Z moimi zabawkami. Tak, no to musimy korygować, bo teraz musisz uważać. Że... <laughs> Radzę Ci. Nie, nie kładź nic już tutaj, tak? Tu <laughs> już poza ja nie się widać. cały czas staram, naprawdę. To jest, to jest wyzwanie. O, proszę bardzo, zobaczcie. Liczyłem na... Na, na, na siekierkę siekierka przybyła bardzo dobrze. Siekierkę dokładamy. Mimo, że mi trochę łąki nie pasują i nie, nie tworzę sobie ładnie, ale wiesz co, przypomina mi ten układ, jaką grę ostatnio graliśmy? Deriver, aka propos. Właśnie. Grywaliśmy deriver, teraz wodny szlak. Mocno rzekowo ostatnio. Tak, idziemy w kafelki i to wodne kafelki, a mi kompletnie a, łąki nie idą. No mi jedna poszła na razie. Dobra, muszę przyznać, że łąki już lepiej idą. Już nie wiedziałam się, w której strony gdzie położyć, ale. Niech będzie tu. No i moi drodzy, zobaczcie, to będzie ostatni ruch. Tak? Już został ostatni kafelek. Szybko poszło. Więc jeszcze jeden mój ruch. Amelia ma jeszcze dwa ruchy i koniec. Oddaję. Już? Namyśliłaś się? Tak. Robię dziwny ruch. Dlaczego dziwny? Też bym tak zrobił. To sześć punktów jest. Tak. Robię to tylko rzeczy. i wyłącznie dlatego, żeby Które mieć są tutaj cztery łąki. Tamte od to? Twojej strony. Dobra. Tak. Właśnie tak. Tak. No i ja liczyłem, że mi też dojdzie coś pod łąkę i jednocześnie pójdzie, przyjdzie mi... kurczaczki. No i teraz mogę Was podzielić się z Wami, na przykład moją rozterką. No tutaj mam za 5 punktów. Patrzcie, gdybym położył w ten sposób, to miałbym 5 punktów plus 3 punkty, tak? 3 za połączenie tutaj i 5 punktów, bo udało mi się doprowadzić wzdłuż rzeki, e, do młynu ten. Do młynu zboże, więc mam tutaj 8 punktów za ten ruch, ale patrzę również, że tutaj mam też kafel, zobaczcie, za 8 punktów. Jak go tutaj położę, to wtedy tutaj. Raz, przepraszam, stąd. Raz, dwa, dopływają tutaj. Też 8 punktów, tak? Więc cokolwiek nie zrobię, oba ruchy dają mi 8 punktów, bez względu na to, jak to umieszczę. Jak ty to robisz, że dostajesz karty czy kafelki i po prostu wszystko o, ci pasuje? No nie wiem, czy wszystko. Ja po prostu staram się układać to tak, żeby pasowało. Opojętne. To wszystko daje, to wszystko daje łącznie 8 punktów, i to już jest tyle. Już więcej nic nie zrobię. Amelia ma też kończący ruch. Jakieś stare rzeczy? Nie. A doprowadzasz 7 punktów, tak? Ostatnią siekierkę. Udało ci. A kurczę, dało ci się dobrać siekierę. Zawsze na te siekierę. No inaczej tej bym Nie tutaj, bo tu miałabym 6 punktów tak. za. Całość. No jakby ci się rzeczywiście pasowało tu pod narożnik. Tak, że jak widzicie, było szybko. Tak, ja lekko przesunę, żeby było wszystko widać też. E, to było tak. Szybka gra. Szybciutko, pershing po prostu, wszystko leci mega, mega szybko. I teraz czas na podsumowanie. Już sobie tutaj, tutaj zaznaczyłem AS. prawda? I teraz jak wygląda punktacja? Będę sobie pisał niebieskim, powiedzmy. Na początku sprawdzamy nasze worki. Czyli jak, jak z wora wleci, wleci w młyn. Ile, ile, z, ile z wora wleci w młyn, tak? Więc ja policzę u siebie na, na głośno. To policz potem ja po. Dobra. U mnie jest 5, tak? Bo tu mamy, idziemy wzdłuż rzeki. Więc mamy 5 punktów. Patrzymy dalej. Raz, dwa, trzy, zebrało się tutaj, więc już jest 8. 5 plus 8 to jest 13, tak? I tutaj mamy jeszcze 5, 13, dobrze mówię, 13 plus 5, 18, tak? Ale żeś dowalił. Ja wiem. 18 punktów za, za te. A u mnie tak, zaczynamy od tej odnogi. Więc tak, raz, dwa, trzy, sprzedajemy 3, czyli 10 punktów. 10. Um, z tej Tam, strony wrac, a, dobrze jeden okay. i sprzedajemy 15. jeden, to jest 15 punktów, a w tę stronę już nie mam. Powiedziałeś, że przywaliłem, a sama masz 15. Proszę bardzo. Nawet no, zobacz, dwoma kurczę Nie Jestem pod wrażeniem, ]ły. kurczę naprawdę. Będzie też kolorowo tutaj, dobra, weźmiemy to z kadru. Teraz siekierki. No to liczymy, jak nam siekiery dobrze wpadły. Więc tak, ja mam raz, dwa, dwie siekiery lecło tu za 12 punktów, i jedna siekiera leci tutaj za, dwa, za siedem, czyli mam 19. 19 za siekiery. Jak u ciebie? A ja mam tak. Tutaj jedną, czyli 7. I tam udało Ci się trzy. I tutaj 3 za 15. 2. Proszę, kurde, 22. Proszę, proszę. Powiem ci, że teraz jesteśmy exequo, Jak patrzę na wyniki, idziemy dalej. Teraz patrzymy na porty. Jak u mnie to wygląda? Najdłuższy port mam chyba tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Najdłuższą trasę. Najdłuższą trasę, tak. Między portem a portem, bo zauważcie, mogą również przechodzić przez inne porty. To nie chodzi o to, że to wyklucza nas. Wyklucza nas tylko i wyłącznie ograniczają nas mosty. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Taka jest najdłuższa część rzeki między portami i to mnożymy razy dwa, co oznacza, że dostaję pięć razy dwa, dziesięć. Amelia, ty ile? A u mnie jest tu. O, dotąd. Przy czym od razu wam powiem, tak. że ten o, startowy duży kafelek, to jest Liczy sztuk się. jeden, o, mimo no. że zajmuje powierzchnię dwóch. Tak. Czyli to są cztery. Cztery kafeleki. razy dwa, czyli osiem. Dobra. No i jeszcze no i na końcu. Kolory. Ojej! A nie może być? Jak mogłem? No, no niezłe. Teraz jakieś. Nieważne, jaki zrobił. No bo ja w życiu nie, nie rysuję, kurczę, dwoma różnymi kolorami można w ogóle taki pomysł wypaść? No, tak, ale... to liczymy dalej, liczymy te nasze łąki. pola, łąki, łąki. Czyli tak, trzy punkty plus, tutaj mam czwórkę, to jest pomarzysz kafelek. 3, To jest sześć, więc mamy ich dziewięć i tutaj jeszcze trzy, to jest 12. Chyba więcej nie widzę, więc mam chyba dwanaście tylko z łąk. A ile ma Amelia? Masz więcej? Trzy. 3. 3. 3, 3, 6 3 i, 3. i 6 i 3, co się 9 plus 6, tak, 15. No to powiem ci, ło, <noise> mówiłem, ale ja, ja, ja ci to zawsze mówię. Ty na nagraniach wygrywasz, po prostu to jest jakaś magia. Moi drodzy, bo ja po prostu chcę, żebyśmy nadal grali. Ja już tak? widzę to. Widzę tutaj... na nagraniach się poddaje. To jest niesamowite. 30, ale będzie piękny prawie remis. 30, 40, 59 u mnie, a ty, Emelia, musisz mieć w takim przypadku 60, mi się wydaje. I tak rzeczywiście jest. 30 plus 30, 60 do 59. Jest! To Udało jest moja ci się. pierwsza wygrana w tym <laughs> To jest niesamowite. Naprawdę jestem w nią jak ty to Jak ty to robisz? Że ty na nagraniach masz. Dziś to jest, Ja, myślę, ja że się to... po prostu na nagraniach koncentruję Nie, i ja są... już wiem, że być może co mieliśmy pograć, to pograliśmy. Teraz już mogę wygrywać. To są te dobre fluidy od widzów, powiem ci szczerze. Ale no właśnie, no bardzo wyrównany pojedynek, zobaczcie, a zupełnie innymi środkami też, tak? Chociaż to tak jak zawsze bardzo masz tutaj ładne takie figury, a ja. Nie na no, całkiem spoko. Ale tak, tym razem tak nawet to jest skompresowane w miarę sensownie. Widzę, że, ale widzę też, że udało Ci się w końcu robić rzekę, do której coś rzeczywiście faktycznie dochodziło, tak? Więc, tak. więc spoko. Dobrze Ci poszło, gratuluję Amelie, jeden punkt Dziękuję. przewagi. Moi drodzy, no i to tyle, to jest wodny szlak. Tak ona wygląda, tak prosto, tak szybko. Bardzo przyjemna gierka, rodzinna. No faktycznie, rodzina to jest idealne słowo określające tę grę, bo ona naprawdę jest dla wszystkich. Co więcej myślimy na ten temat? Powiemy, to... oczywiście, w materiale podsumowującym ocena i podsumowanie zapraszamy was serdecznie. Tak. Też za tę części dziękujemy. Opowiemy też, jak to wygląda na trzy osoby, tak? Jak to przekazujemy sobie te klocki, i tak dalej, jaka jest różnica? Klocki. No klocki, kapelki i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy wam bardzo od nas, jak zawsze, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Cześć!